Dzień dobry, jestem Rey de Fred, to jest czerwona kartka, mój kurwa podcast, więc robię co kurde chcę. Ze mną kurde mój przyjaciel, druh, kolega i pogromca kurwa. Ale nigdy nie mów nigdy, jeszcze kurwa wrócę po niego kurde, żartuję. Szef wszystkich szefów, prezes, nie prezes, fan, zawsze pan prezes. Paweł Jóźwiak. Dzień dobry, wieczór Państwu, kłaniam się, witam serdecznie. Ej, muszę tylko mały ten, to są okulary od mojej ziomalki Ola Kochańska, Aleksandra Kochańska. Znasz, słyszałeś o niej? No pewnie, kto by nie słyszał o Aleksandrze Kochańskiej. Okej, okay, no bo właśnie. I powiedziała, Redziu, wracasz z podcastami, jesteś mój ziomek, robiłeś Blankę, robiłeś kurde, bo ona szczególnie z Blanką, z Maćkiem Kawulskim i wysłała mi kurwa okulary Yves Saint Laurent. Ty to masz dobrze, no. Patrz, Yves Saint Laurent, kurde, ten francuski akcent. Redziu. Yves Saint Laurent, wiesz Yves Saint Laurent. Co, od razu. Prawie tak jak Murat masz akcent, tak, nie? Taki kurwa, on native, to... native, French native. Ja, ale widzisz, ja nie mówię, że mam romans. Ja go mam dalej, kurwa. Urodziłem się tam, mówię... Parlez-vous français? No, très, très bien. No. Ale o co chodzi? Więc tak, dziękuję Ci, Ola, kocham Cię bardzo. I jak macie kupować okulary, to tylko u Oli Kochańskiej, ma swoją stronę i tak dalej. Musiałem taki mały product placement, ale wiesz, jak Ola po prostu się odezwała i da mi tyle miłości, to ja oddaję tą miłość. Nie, tylko pozazdrościć. Tyle mi dałeś miłości w tej klatce. Liczyliśmy, kurde, z moim trenerem chyba dostałem 25 strzałów. No ale tamten to pierwszy był tylko mocny, potem tamte to były takie koleżeńskie. Nie, to nieprawda. To ten późniejszy były właśnie nie koleżeńskie. Te późniejsze bardziej cię bolały? Tak, te początku, no kurwa, luz. Nie, no pierwszy był taki, że cię położył, a potem też tak. Ale przecież nie położyłeś mnie na pierwszym, przecież lałeś mnie kurwa tak, a ja nie, próbowałem cię złapać. Padłeś po prawym sierpie. No po prawym, no. Ale to nie był pierwszy, to był... Kurwa, 15. No, któryś taki ten, no, ale taki... Dostałem, kurwa, ich w chuj, kurwa. No, Redziu, ty jesteś twardy Bałkan, no, co ty dużo gadasz? No, kurwa, no. I później jeszcze last minute wziąłem twojego trenera, dostałem, kurwa, jak się to mówi, tak, jak się mówi? Młotki, tak. Młotka, kurwa, w potylicę od bombardiera, kurwa. To był akurat beka, ale to już trener ci opowiedział, cały wyjazd był po prostu popierdolony. Ale ja lubię takie, wiesz, kurwa, śmieszne akcje. Że wtedy byłem mocniejszy mentalnie, wtedy byłem w klatce agresywny, nawet Ciebie bardzo lubię, miałem tą agresję. Ostatnio ją trochę straciłem, coś kurde, ta głowa nie zagrała, ale zamierzam wrócić jeszcze. Ja myślę, że jest chwilowe przemęczenie. Jak możliwe. Mówiłeś mi przed nagrywaniem teraz, że ile? W półtora roku 10 walk? Ta. No hello, stary. Ho. I tak jesteś kozakiem, bo masz 50 lat i się dziwisz, że... Masz moment, nie całe półtora roku, nie całe półtora roku. No wiesz, no dobra, no i będzie. I tak mówię. Redziu, oficjalnie mam 49 i tyle zamierzam mieć przez najbliższe 10 lat i tej wersji się trzymają. Więc to, to ja że skończyłem tydzień temu, dokładnie 9 dni temu, 50 lat, ja już to wymazałem z pamięci i mam teraz 49 przez najbliższą dekadę. To ja wiesz co robię? Ja zaraz będę miał 46. Ale wszystkim mówię 39. O, no ja i, się wiesz. No to bardzo dobrze. Jak kończyłem 4 dychy, to też potem przez najcale 10 lat miałem założę 39. Nie? No, to, ale ja dalej jeszcze 39. No nie? I bardzo dobrze. No, no czyli co, przejść 39 na 49 po prostu? Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. No to jeszcze kurwa mam 4 lata 39. No kurwa, to co, źle? W 4 lata jakieś treningi zacznę i ci wpierdolę. Nie zapomnieć, że ty już biegasz od 2 tygodni codziennie. Tak. Ale czekaj, czekaj. Koredziu, teraz chuj wie, żebyś mnie najebał. Jakbym wyszedł kurwa w takim kurwa chujowym nastawieniem, jak do kurwa tego, do ciosa, no to pewnie byś mnie kurwa też obalił, kurwa. Nie, wiesz co, ja mam... Ty jesteś gościem. Olać. Jakbym wyszedł z takim nastawieniem do ciosa, jak do ciebie, to bym z nim wygrał, że wyszedłem kurwa jakiś kurwa zdekoncentrowany i nastawiony tylko na to, żeby nie złapać się za nogę, to musiało tak się skończyć. No, przegrałem sam ze sobą i tyle, ale wnioski wyciągnięte i tyle. Mam szansę szybko teraz wrócić i zmazać plamę i taki jest mój cel. Oczywiście, ale wiesz co, ja mam to spierdolone, że niestety nawet jak schudnę 20 kilo, ja jestem za niski i mam za krótkie rączki, wiesz, to jest ten... No ale cios też jest niski i ma krótkie rączki. No dobra, ale on waży ile?
No waży mnie, jest na 85 kg. No właśnie, ale stary, ja zawsze będę w wadze ciężkiej, kurde, wiesz, no już nie... No to musisz wykorzystać swoje atuty, po prostu starać się obalać i zapaśniczo dobiegować rywali. No. Ty masz dwa razy dłuższą rękę ode mnie, wiesz o co mi kurwa. No to ale widzisz, naciosa mi to kurwa, znaczy pomogło, jakbym realizował taktykę, jak stałem tam jak zamurowany, no to nie pomogło. Nie, ale ty w ogóle wszedłeś jakiś rozłączony, kurde, więc to... Ja od... Wiesz co, miałem takiego fajtera, walczył akurat w KSW, po 5 sekundach z trenerami, trenerzy powiedzieli, to nie jest, coś jest nie tak. I po minucie było po walce. A to jest, wiesz, to jest paradoksalne, ja się na rozgrzewce czułem zajebiście, jak wychodziłem zajebiście, przestrzeliłem dwa pierwsze kurde ciosy i też nagle coś mi siadło w głowie i po prostu zamykałem go w pewnym momencie na siatce. I co? I nie dokończyłem roboty, trzeba było wierzę w tego i napierdalać. Tak samo jak miał opuszczał gardę, mnie prowokował, trzeba było zrobić lewą nogą krok do przodu i mu wyjebać i tyle. No szczególnie, że zasięgowo go kurwa miażdżysz. No po zawodach, no kurde, ja jestem przekonany, że z nim na 10 walk bym 9 wygrał, no niestety to była ta kurwa 10. I tyle, no mój błąd, kurde, ale mówię, kurwa, przetrawiłem to, łatwo mi nie było, wyciągnąłem wnioski, pracuję teraz psychologiem sportowym i nie zamierzam się zatrzymywać. Teraz kolejny rywal i mam szansę się odbudować i robię wszystko, żeby zmazać plamę. Ja z mojej strony strasznie mam ochotę, bo nie mam nic do niego, ale masz czasami tak, że nie znam typa, znaczy nieprawda, 2-3 razy powiedzieliśmy sobie siema. Mówisz o tapczanie? Nie, nie. O ciosie? Nie. A o kim? O Darol Waginie. Daro Wagina, to aha. Jest, wiesz, jak po prostu bym miał takie, że mój manager, organizator mówi, za 4-5 miesięcy bierzesz Daro Waginę, to uwierz mi, nikt by nie musiał pytać. Wiesz, to jest tak, jak gadaliśmy, widzisz, ja mam jakby, jak to się mówi, do siebie dystans, tak, masz rację, tu za mało, tu za mało, tu za mało bieganie, tylko... To wszystko się zaczęło, wiesz od czego? I to już mówiłem głośno i nie mam po co kłamać. I są pewne osoby, tak jak mój manager Artur Gwóźdź, którego pozdrawiam i potwierdzi, że miałem kontrakt z Fame MMA, zanim miałem w Prime. No, znam tą historię. I dwa razy schudłem te 16 kilo. I zapierdalałem dwa treningi, kurde, dziennie i 3 tygodnie czy miesiąc przed walką, kurde, jednak nie ma walki. Wiesz o co mi chodzi? I nawet nie dostałem, stary, grosza, a wiesz, trenerowi trzeba zapłacić. Załatwiłem sobie, kurwa, jakąś furę, oznaczałem i tak dalej, a tu, kurwa, nie ma walki, więc oni myślą, ty, on, kurwa, ściemniał, wiesz o co mi chodzi? I catering. Gadany barter z jakimś tam cateringiem, teraz jest trudniej, ale to były czasy, że catering każdy ci dawał żarcie, jakich oznaczałeś i nagle ja musiałem zadzwonić i wiesz, no skrucha, sorry, nie walczę, kurde, nie, a i później kto, w kogo oni wierzą, jak nie znają ten świat, myślą, że Red jest farmazonem, wiesz o co mi chodzi, no, i to się stało dwa razy i powiem ci szczerze, że to nie jest tak, że nie chciałem przeciwko walczyć, bo nawet widzisz, później wziąłem bombardiera, ja się nie boję dostawać w łeb. To akurat mi nie odmówisz, że nie boisz. Nie, siedzieliśmy razem w punkcie medycznym i co? Nie, i śmialiśmy się, pamiętasz, kurwa? No dokładnie. Zaraz po tym. Także akurat nie, jedną rzecz plusową, bo są same negatywne o mnie na razie w mojej przygodzie z walkami, to jest, no że... Wiesz, tak jest w Afrykach, ja też mam teraz zły PR, bo przegrałem walkę. Ale nikt mi nie odmówi, wiesz, jakby, że się kogoś boję, czy się boję dostać w papę. No nie boję no się, raczej kurwa. Jesteś twardy, no kurde, nie takie rzeczy. Nie takie rzeczy w życiu przechodziłeś. No właśnie, więc to nie właśnie wpierdol, czy w łeb mi coś będzie ten. I o co mi chodzi, że tak naprawdę powinienem dostać... Właśnie jakbym bardzo bym chciał, to by mnie motywowało walczyć z Darkiem Waginą. Ja tak mówię na niego, bo zobacz, jak wygląda jego twarz. Wygląda ja akurat, Darula bardzo lubię, także wiesz, no pozwól, że ja zostawię przy tym. No ale wygląda trochę jak Wagina, no. No tak, nie wiem, to jest między wami, w to nie mieszaj. Ale ja nic nie mam do niego, nie? Ale ja na przykład jakbym wiedział, że mam z Darkiem Waginą walkę i mam 4 miesiące, to uwierz mi, bym ci powiedział po 4 miesiącach, Pawcio, kładź hajs na mnie, bo bym był na pewno turbo underdogiem. Pamiętaj, że lew jest groźny.
Błagam cię, kurwa. Nie boisz się tego słynnego ła? Nie, w ogóle. No, absolutnie. Kurwa. Ja wiem, że raz po prostu on ma, wiesz, coś takiego. Nie. I to jest prawda akurat, że jak raz go trafisz i go boli, to on wtedy mental mu siada od razu. Zobacz, każda jego walka jak przegrywa, to tak, no, dostaje ma jakiś mocniejszy. Ma umiejętności, ma. On sam przyznaje, że ma problem właśnie tej natury psychologicznej, no kurwa, ale zaczął pracować z psychologiem teraz i widać w ostatnich walkach, że jest trochę lepiej. No. Dobrze, to może będzie miał taki siurdek, zobacz, będzie nie Darek Wagina, tylko Darek taki siurdek, będę mówić na niego. Także to jest taka motywacja moja. Wracając do ciebie, no jestem pełen podziwu tych 10 walk. Wiemy, że z Tapczanem wygrasz. To jest w K1, nie? Muszę wygrać, to jest... A w małych? Tak. Okej. Ja mam bardzo... Też ja już nie składam jakiejś, kurwa, deklaracji, że na pewno wygrał. Ostatnio też dużo gadałem, a mało pokazałem, dlatego teraz nie daję jakiejś deklaracji, że na pewno wygram, że, kurwa, wjeżdżam, rozjeżdżam, bo nie wypada mi teraz tak pierdolić. Po prostu teraz, kurwa, wychodzę i daję z siebie wszystko, żeby wygrać i tyle. Jak będzie, to oczywiście, kurwa, okaże się w klatce, ale mam motywację. Ile tam się ma lat? Około? No, zaledwie 24 lata młodszy. No, no właśnie. To mógłby być twoim, moim i twoim synem, kurwa. No, no tak, no niewielu jest takich w moim wieku. Bardzo mało takich ludzi, co jeszcze są ty, na czekaj, formy, żeby oprócz, się oprócz bić. Jacka, ty jesteś co? Drugi najstarszy? Nie, jeszcze, poczekaj, nie przesadzaj. Jeszcze Daro Lew wspomniany jest do najstarszy. Okej, no to okej. Ale co, rok? No rok. No ale no, no, to są ewenementy takie, mało jest ludzi w tym wieku w takiej formie na tyle, żeby się bić. No sam wiesz, samo wytrzymanie, przewalczenie trzech rund w MMA, czy tam w boksie, czy w K1, to już wymaga jakiejś tężyzny fizycznej, wytrwałości, kondycji nie, i tak ale dalej. Ja oglądam cię na Insta, jestem pełen podziwu, mówię ci o wiele razy, stary... I tak, kurde, z takim peslem... To z takim peslem, wiesz, wszyscy, nie bardzo wszyscy sobie zdają sprawę, że zaczynałem z niskiego pułapu bardzo, bo ja zacząłem trenować 3 lata temu z Marcinem Naruszką, ważyłem 120 kilo, miałem kondycję na 15 sekund, problemy z kręgosłupem, nie mogłem fikołka zrobić nic, nie mogłem się schylić, no także to i tak jest mega progres, co by nie mówić, no a że wiesz, że nie, ostatnio mi nie poszły jakieś tam walki, to jest tej, kurde, ze starym Fraglesem, to tam nie liczę, bo wiadomo, że on został tam zlany. To po prostu. Ale czekaj, bo stop, a dałeś ten, jak się to mówi, no jak sędziowy protest. No tak, no oczywiście. No że i tak. Co, i wygrałeś? No wygrałem 6 z niezależnych sędziów, 3 z PZKB, 3 z Polskiego Związku Poskerskiego, wszyscy dali mi zwycięstwo i to we wszystkich rundach, tylko jeden sędzia na 6 dał jemu jedną rundę, także... Ale dobrze, ale dlaczego o tym nie jest głośno? Dlaczego mnie to ominęło? Czy było o tym? Nie, no ja wycofałem ten protest, to tylko z uwagi, wiesz, Bukmacher zarobił na tym potężne pieniądze. Okej. Okay. Potężne i Prime był w momencie, kiedy umowa już się prawie kończyła z nimi. I wiesz, no wiem, wjechał nowy teraz. No ale wtedy nie wiedzieliśmy o tym i było ryzyko, że wiesz, że Bukmacher z nami nie przedłużył umowy i nie chcieliśmy, mówiąc kolokwialnie i brzydko, mówiąc go, wkurwiać. I też nie chciałem wspólnikom robić problemu, tak, bo wspólnicy powiedzieli, że decyzję zostawiają mi, ale schowałem własne ego do kieszeni, bo dobro organizacji, przy której też się udzielam, było dla mnie najważniejsze, także wiesz, to finalnie źle na tym wyszedłem, bo i tak poszliśmy do innego bukmachera, a wiesz, a wielu fanów było rozgoryczonych, szczególnie tych, co na mnie stawiali. Padają fałszywe oskarżenia, że ja na tym przytuliłem jakieś pieniądze, że nikt mnie nie przekupił, nikt mnie nie zapłacił, po prostu dbałem o dobro firmy, o dobro moich wspólników i nie chciałem, żeby moje własne ego było ważniejsze. Tak? Znaczy nie, ludzie, którzy mówią, że ty przekupiłeś, jak wygrałeś, to nie rozumiem. No przecież każdy debil... Ludzie myślą, że wiesz, mnie przekupił, ludzie sugerują, że mnie przekupił Bukmacher, że wycofałem protest. No wycofałem, bo jakbym nie wycofał, po takiej opinii sędziów werdykt musiałby być zmieniony. Wtedy firma miałaby problemy z Bukmacherem. Nikt nie wiedział wtedy, że pójdziemy do innego Bukmachera i tak dalej. Także wiesz, no teraz ja muszę, kurwa, żyć z tym, że mam, kurwa, w rekordzie porażkę, kurwa, ze starym dziadem. No ale chcę, żeby ci powiedzieć prawdę. Jeden z niewłaścicieli, czy jak się to mówi, szefów Prime'u, ale ktoś wysoko, który po antenie, powiem ci, o kogo chodzi, dał mi, wiadomo, kodzik, żebym tam, gdzie właśnie ta gala Prime, żebym ją sobie obejrzał i oglądałem ją z żoną. I skończyła się twoja walka. To była ostatnia walka. Skończyła się.
I nie czekam do werdyktu. No tak. Skończyło się, wyłączyłem, tak. Bo ja już byłem zjebany i tak dalej. No i oczywiście chciałem jeszcze jakieś orzeszki, nerkowce sobie wziąć i kurwa przełączyć na jakiś NBA, bo dla mnie było koniec, nie po co ten. I później, stary, wszedłem 3 godziny później na jakiś Facebook czy na jakąś stronę i patrzę, kurde, Jóźwiak przegrał. Mówię, jak? Co? I że kurwa aż ubudziłem moją żonę, która kimała, była druga w nocy, mordo. I mówię, ty, Józek przegrał, bo tak mówię do ciebie z żoną. No nie, to cyrk na kołkach, daj spokój, że mi gratulował jego narożnik po walce, ja byłem uśmiechnięty, to widać na transmisji, ja stoję przy tym werdykcie. Dlatego wiesz... Co ja sobie układałem w głowie, co chcę powiedzieć po zwycięstwie. I tak ale słucham, słyszę, że niejednogłośna decyzja, niejednogłośna, kogoś pojebało, a za chwilę jak usłyszałem, że wygrał Murański, no to po prostu kurwa, ja mówię, ja pierniczę. Normalnie szok. No jeszcze w tym oktagonie nie potrafiłem się opanować, jak poszedłem na zaplecze, to tam wszystko fruwało, ale to naprawdę, kurde. Ale wiesz, Ole, przejdźmy na inny temat, bo wiesz co, jest takie polskie powiedzenie, tylko jak winni się tłumaczą. Pierdol, nie masz się co się tłumaczyć, wygrałeś. No ja wiem o tym, że wygrałem cała Polska. Wygrałeś, ci co się trochę zdają na MMA wiedzą, że wygrałeś. To była walka w boksie akurat, to w ogóle trzeba się znać na sportach walki. No, tylko było 3 sędziów debili, kurde, z łapanki wziętych, co w ogóle nic nie kumali. Oni wzięli sobie klikacze. Sędzia Michalek ich nie zbriefował, że w boksie, w małych rękawicach, że liczą się ciosy, które robią rażące zniszczenia na ciele przeciwnika. A oni klikali na równi. Moje ciosy takie, wiesz, co mu rozbijały głowę. Zresztą widać, że po walce wyglądał, miał łeb jak sklep. A on mnie tak macał delikatnie po tym. Po dołach takie, tak? Ale to nie były nawet ciosy, to były musięcia. Oni to wszystko traktowali nierówno, cyklikali. Policzyło, że Murański częściej mnie klepał po dole i dla nich on wygrał. No po prostu parodia, cholera, nie? Przechodzimy do coś ten, a więc lubię się bardzo z Kubą Borowiczem, wiemy ten. Dlaczego tak? Dlaczego Kuba jest prezesem? Tak. Słuchaj, ja wiesz co, no to... Bo ty jesteś tak naprawdę... Albo jak nie możesz powiedzieć, to nie, wolę, ja mogę, ja nie będę ukrywał. Ty jesteś schowanym prezesem? Słucham? Schowanym prezesem jesteś? Nie, moja rola w fanie się nie zmieniła. Ja jest dalej jestem w organizacji, dalej jestem udziałowcem, dalej jestem osobą decyzyjną. Nie, no. Jestem po prostu twarzą organizacji, okay. I prezesem. Tylko dlatego, bo biorę udział we Freak Fightach, to jest no poważny sport. Rozbija się tutaj o sponsorów i tak dalej. Chcieliśmy uniknąć zarzutów, że będzie mowa, że prezes i twarz organizacji poważnej sportowej bije się we Freak Fightach, no gdzie rozumiem, wiadomo, gdzie jest cały syf na tych konferencjach i tak dalej. Dlatego zszedłem na razie ze strzału i tyle. No, Kuba jest teraz, dobrze się czuje w tej roli, ja dalej jestem przy organizacji, dalej pracuję. Tylko się tyle zmieniło, że na papierze prezesem jest Kuba i że to Kuba będzie wręczał pasy mistrzowskie i będzie stał na wyżeniu, a nie ja. No. To tyle. Wizerunkowa zmiana kosmetyczna. Super. Akurat bardzo lubię Kubę. I to nie jest tak, jak wiesz, że jesteś idioci w internecie, wiem, że mnie wyrzucili z fenu i tak dalej. No nie można wyrzucić z organizacji kogoś, kto jest współwłaścicielem i twórcą. I twórcą tego. No. Wiesz, o co chodzi. Tak, tak, ja wiem. Akurat historię fenu znam. Przecież nawet zanim były friki, przecież jak my się poznaliśmy, wziąłeś zawodników ode mnie, tak? Dokładnie tak. A wiesz, Kuba to jest mój wychowanek, moja prawa ręka, to jest pasjonat sportu. On nie ma nic wspólnego z frikami, wręcz się tym brzydzi. I jedyne, czym się interesuje, to moje walki frikowe, bo po prostu, bo się lubimy, przyjaźnimy i tyle. Ja mu ufam i ja mu kibicuję i sobie poradzi w tym roli, nie? W tej roli, nie? Tak, tak, tak. On strasznie mnie o 2 zawodników męczy. No, co o wczoraj kogo? Pisał. Nie mogę tu powiedzieć. Dobra, to poza anteną? Poza anteną. Ale nie, tu mówimy o zawodnikach sportowych. No tak? Ja wiem. No. Do fenu, tak? Słuchaj, no fen naprawdę ma się dobrze. Zrobiliśmy teraz bardzo dobrą galę. Mega, kurde. Pozyskaliśmy dobrego sponsora tytularnego, KGHM Polska Mięć. Naszym gościem na gali był wiceminister sportu, pan Piotr Borys. Też wręczył nagrodę, także to nie tylko dobrze dla fenu, ale dobrze dla całego polskiego MMA, bo jak jest taka persona, jak wiceminister sportu na gali i się z tą galą identyfikuje i się tego nie wstydzi, to znaczy, to świadczy o tym, że te MMA zmierza w dobrym kierunku, ja jako tak. Cywilizowany sport na drodze do tego, żeby kiedyś była to dyscyplina olimpijska. Zaprosiłeś mnie wiele razy i mega zawsze mnie zapraszałeś. No Redzie, ty jesteś zawsze mile widziany i zawsze jesteś dobrze ugoszczony, także... Tak, właśnie chcę powiedzieć, że też ludzie gadają, ja byłem zawsze z moją małżonką mega ugoszczony przez ciebie, ale mój faworyt, tylko w tym roku wiem, że mnie nie będzie, niestety. I tam jest magia, stary, bo 2 razy mnie zaprosiłeś. 2 razy, a w ogóle raz
zaprosiłeś mnie. Jak dojechałem na miejsce, bo okazało się, a jestem zakręcony wtedy byłem zakręcony i w ogóle wiedziałem, że tam będziecie, ale typu za 2 tygodnie myślałem, przyjeżdżam do hotelu, Michalak wychodzi, mówię, co ty kurwa tu robisz? No co, no przecież jest gala w sobotę. Mówię, dobra, idę do Pawła i tak dalej, później widzę, wiadomo, szubę, tak dalej, i tak dalej. A ja normalnie, prywatnie sobie wziąłem ten hotel, to było w Ostródzie, jak teraz będzie w lato, 2 lata temu. No a rok temu też mnie zaprosiłeś, był Kasiusz i tak dalej. Uwielbiam, bo my mamy taki rytuał, jestem z tego hotelu, nie pamiętam. Radisson, czy ten hotel... Naprzeciwko, gdzie jest to mega, gruba smusi, tak powiedzieć, to mega ogródek z tym pysznym żarciem. Tak. Czyli jak ten hotel się nazywa, kurde. Teraz też nie... Gdzie był 2 lata temu, tam robiliście te face to face i tak dalej, Lalo, przed tym hotelem. To mówisz o Lalo? Face to face to było w Lalo, tam przy morzu. A hotel jest po drugiej stronie. Nie! Hotel był... Jak wychodziłeś z hotelu, to jest ten taki właśnie ten, jak to nazwać, ten prom, co przyjeżdża z jednej strony jeziora na drugi. No, jak wychodziłeś właśnie od strony nie głównej, gdzie są auta, tylko od strony głównej, gdzie jest restauracja i ogródek, to naprzeciwko, z drugiej strony jeziora widziałeś amfiteatr. No to Radisson. Nie, to nie był Radisson, bo akurat wiesz, sieciówki to bym wiedział, ale no dobra, nieważne. Byłem w tym hotelu, wiem, że był Michalak, byli tam fajterzy. Wtedy, wiesz co, to było... Ty mi nawet powiedziałeś, teraz możemy o tym gadać, że chyba ty wtedy tam dogadywałeś właśnie w tej knajpie twoją walkę na Wotorę. Redziu, ty mieliśmy longowo z Ostródą. Dziękuję, kurwa. No kurwa, ja pierdolę. Jednak turbo zakręt, nie? Jednak dostałem strzały od kurwa Pawła Jóźwiaka, no. Jest niedobrze. Nie? No właśnie. Już nie mogę walczyć, stary, już wychodzę. Nie, no ale dobra, przepraszam ludzi z Mrągowa, z Ostródy, obydwa na Mazurach, Mrągowo. No. Jak się nazywa ten hotel? No i chuj, i tak nie wiem. Przestań. No ale tam, no generalnie. Ja wiem, który hotel, zawsze ten. I o co mi chodzi, więc o co, żeby tylko pokazać część moją romantyczną. Biorę ten statek, żeby na galę Teges, ale po gali zawsze... Że pław płyniesz niczym wielorybem. No kurde, ale... Pływałem w wodzie tam jako jedyny, kurwa, nie ma problemu. Ale romantycznie z żoną po gali robimy kółko i napiję za rączkę, kółeczko do hotelu zawsze. I uwielbiam zawsze właśnie w Mrągowie, zawsze są zajebiste walki, zawsze jest ta aula, jest czy ten amfiteatr, nazwij to jak chcesz, jest zajebisty. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Uwielbiam, stary, uwielbiam to miejsce... Zawsze, ale niestety w tym roku mnie tam nie będzie, no niestety, bo będę akurat w mojej Chorwacji, kurde. W sierpniu? Będę biegał. Takie 2 tygodnie biegasz. To Radziu, to trzeba termin gali zmienić pod ciebie. To do Ostródy przyjedź, też jest dobrze, tam nie byłeś. Ostróda w czerwcu. Tam też jest fajnie. No, może ten, to i wtedy się pomylę, że to będzie Radisson, tak? Tak, no, tam jest Radisson, no. Nie, jak ty będziesz w Ostródzie, i tak będziesz myślał, że jesteś Mrągowy, no. Co ci za różnica? Tak jakbyś był w Mrągowie. No. Jeszcze wpierdol dostanę od jakiegoś miejscowego. Nie. Wiesz, że wpadnę. Ej, zajebiste twoje miasto. Mrągowo wypas. Ostróda tu. Nie, żartuję, ale nie. Więc chodzi mi o gościnność. Wtedy siedział ze mną na jednym stole, kurde, Don Casio. Oglądaliśmy walki. Ja bardzo lubię Casio. Król jest w porządku. Wiesz, o co mi chodzi, bo ty znasz króla jeszcze inaczej. Ja króla... Król Don Casio musiał się do mnie przekonać. Ja taki mam film. Jestem też starszy od niego i tak dalej. I myślę, że po wielu gadkach pomyślał, Redziu jest dobrym ziomkiem. I taki... On ma taką jakby... Jak to się mówi? Tak jak mają żółwie. Taką, wiesz, jakby chowa ten... I taki gra ten, ale jak go już poznasz lepiej, to ma dobre serducho, jest zajebistym ziomkiem. Spoko, w porządku. Już go znam, tyle znam jego i dobre, i złe strony, ale ogólnie spoko. A powiedz mi, z tańculą to w 12, dziesiątkach, czy w też piąstkówkach? Nie, w meksykańskich. Meksykańskich, 8. Tak. Okej. No, powinien wygrać. Kurwa, musi wygrać, to będzie deklasacja, kurwa. Ja też tańcule też ugoszczę chlebem i solą, bo też mi trochę podpadł, kurwa, od...
popierdolił mu się w deklu, odkąd założył Twittera, także czekam na niego tutaj z otwartymi rękoma. Nie, wiesz, to, patrz, jak jestem boomer. Mam Twitter, ale w ogóle nie wchodzę, nie? Nie, odkleiło mu się trochę. Za dużo używek i tak dalej się. Reżek nam odkleił, założył Twittera i tam, wiesz, cały czas nawąchany siedzi na tym Twitterze i wypisuje wzory. Od rana do wieczora, non-topper, nie? Okej. Także podpadł mi, także mówię, czekam na niego z otwartymi rękoma tutaj. Żeby że później pojabczanie... Wiesz co, nie będę teraz, nie jestem w momencie, żeby tam wezywać i tak dalej, bo na pewno on byłby dla mnie jakimś tam dużym wyzwaniem. Bo patrząc na tych moich poprzednich rywali, no to, to on jest na wysokim levelu. Aczkolwiek bardzo chętnie w przyszłości bym skrzyżował rękawice, ale nie będę go na razie wyzywał. Na razie go zamierzam pięknie ugościć, a w przyszłości jak już zmarzę te wszystkie plamy, się odkuje, to bardzo chętnie za Reczkiem też zatańczę. Na razie on będzie tańczył bez muzyki, jak go król pierdolnie, to zatańczy tam w oktagonie, że mu się odechce. Pytanie takie, które lubię zadawać. A ty jesteś jeszcze bardziej freaka bojowa, czy on tylko w prime ty walczyłeś? Nie walczyłeś jeszcze z tym, nie? No tak, nawet nie pamiętam tego. Viva la France! Szaleństwo tam. Naruszka ci opowiedział. Myślę, że pośmiałeś się parę razy, nie? Myślę, że mu bardziej miał farta, że się nie zdążyłeś rozkręcić, radził, bo jakbyś kurę tych swoich zapasów użył, to te jego zapasy senegalskie by się na nim zdały. No ma farta, że ten, nie? Że tak. nie zdążyłeś wejść jeszcze w walkę dobrze, nie? Kurwa, może być, kurwa. Wszedłem, jakoś się go też nie bałem, kurwa, ale jak mi jebnął, powiem ci, ten właśnie w potylicę młotek, to nie było miło, no. No jest dużo byle. No ej, tylko Pudzian z nim przegrał, stary, naprawdę. Tylko Pudzian z nim przegrał w jego rekordy MMA. Nie wiem, ile tam ma i ma jeden tylko. Z przodu te same plusy i jeden. Ale nieważne. Będę pamiętał z trenerem Naruszką ten wyjazd bardzo pozytywnie. Bo to było zabawnie, no co ci mam powiedzieć i mam dystans do tego. Ale mam pytanie do ciebie, bo ty walczyłeś już w tych wszystkich, że tak powiem, federacjach, nawet takich, co nie istnieją, dobrze mówię? Tak. Tak. W High League walczyłeś? Tak. No, z Najmanem. Tak jest. No właśnie. I wiesz co, powiem ci tylko, kończąc o tobie całą tą historię freak fightów, dwie najlepsze twoje walki, to jest walka przede mną z Muranem i walka z Najmanem. Nawet jak przegrałeś i była wtedy ta główna burza, nie wiem skąd, bo twoja dziewczyna powiedziała, miała emocje po prostu. Jakby moja żona, przepraszam, by weszła, to by jeszcze bardziej mi pojechała. Kurwa. No tak, to ludzie też to podchwycili, no, to były emocje i tak dalej. Moja dziewczyna jest jeszcze młoda, wtedy była jeszcze rok młodsza i po prostu wiesz, no, generalnie ta walka była bardzo bliska. I tak jak gadam z Midrhalakiem, to ja tą walkę co najmniej zremisowałem. Moi wszyscy kibice bliscy byli pewni, że ja tą walkę wygrałem. No kurde, całą rundę siedziałem na nim i tam go tłukłem. Także wiesz, to też miałem swoje momenty w pierwszej i w drugiej rundzie, miałem w trzeciej knockdown. Także... Ale uważam, że, bo wiesz, czasami widzisz, możesz właśnie być koniem i decyzja i whatever, ale to są te dwie. A jak domawia Józef Bratan, przegrana na punkty to chuj nie przegrana. I tego się kurwa trzymamy. O. No. I, ale najmądrzej zawalczyłeś walkę z Muranem przede mną. No wtedy w ogóle. Bo ja wtedy oglądałem, mówię, kurde, niech się kurde ten, niech szarżuje i tak dalej. Wiesz, a tu patrzę, mówię, ty, ma kardio, dobra, zwalnia, tak dalej. Mówię, kurwa. Chujowo, ja tak wiesz. Wiedziałem, że ci się odechce, jak zobaczysz tą walkę. Nie, no to była moja, tamten wieczór moja najlepsza dyspozycja, naprawdę, kurwa. Bardzo najlepsza moja walka, tak jak mówisz, z Murańskim. Kontrolowałem to wszystko, uderzałem łokciami, jak trzeba było, no kurwa. Odpoczywałeś, jak trzeba było ten. Wszystko zrobiłem bardzo mądrze. Tak, specjalnie tak mnie właśnie lubi, że specjalnie przed walką ze mną tak musiałeś, nie? Nie mogłeś tak dwie walki później, wcześniej. Ja wyłączyłem sobie tą walkę z tym, ja w ogóle o tobie nie myślałem, bo ja sobie tak zakodowałem, że nie mogłem myśleć o walce z tobą, bo wtedy bym przegrał pewnie pierwszy. Ja się wyłączyłem z tej walki i w ogóle kurwa nie myślałem o tobie. Dopiero w momencie, kiedy zakończyłem tą walkę i wygrałem, to wtedy kurde też było dla mnie zadanie szybko się zmobilizować na ciebie. I tak. Ale wtedy wszystko mi perfekcyjnie zagrało w głowie, naprawdę idealnie, bo ja ciebie w ogóle nie zlekceważyłem. Podszedłem skupiony, ale zrobiłem to co do mnie należało i zawalczyłem bardzo mądrze. Wiedziałem, że jedyne co to możesz mi zagrozić zapaśniczo, także nie dałem ci się zamknąć.
Chociaż był taki moment, że przez chwilę miałeś mnie już pod siatką, ale... Miałem cię i mi uciekłeś, a później włączył się u mnie, wiesz, to nie są wymówki, to mówię. Ale ci uciekłem razy. I wtedy zacząłem cię trafiać. No tak, i... ale ja wiesz co, jest tak, jak ty mnie trafiałeś, ja szedłem do przodu, a jak zrobiłem te parę sparingów, to chociaż włączył mi się pstryczek i to nie jest wymówka. Nie ma żadnej wymówki, mówię to na początku. To nie jest usprawiedliwienie. Ja ci opowiadam tak, jak ja to, wiesz, odbieram. To była moja pierwsza walka w tej klatce. No, pierwsza walka, jak pierwsza walka, to ja w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem. No, no właśnie, ja nie słyszałem narożnik i wiesz, hello, było takie same akcje, tak jak się ta rozpoczęła, to ja bym dostał 3 razy od ciebie, 2 razy, robiłem 3 kroki w tył, było, ty Ernest, weź się w garść, oddech i bym od nowa zaczął, wiesz. A tu po prostu uparłem się jak debil, łapając się tak, zamiast iść w single lega, w double lega, co kurde potrafię akurat. No mówię ci, po prostu to nie jest, wiesz, tak jak mówię, myślę, że i tak to by było, wiesz, za wcześnie dla mnie i tak dalej. Niemniej jednak, jakbyśmy się złapali, widzisz, nawet w tej walce, gdzie byłem mniej przygotowany z tym bombardierem, na różkę słyszałem. Bo potem już z każdą walką jest inaczej, no. Na różkę każda słyszałem. Każda walka coś zmienia u zawodnika. On i... mówił mi, wchodź tym, kurde, prostym, to nie jest pokazane, jest tylko pokazana ta końcówka, ale to może ci powiedzieć trener Naruszka. Trafiałem go i później miałem zrobić ten żabki overhand, tylko że wiesz, on po prostu tak daleko, jakbym się przybliżył, by mnie złapał, już by było po ptakach. Przecież ten koleś ważył 20 ileś kilo, nie? Więcej. I po 1,5 minuty to właśnie dlatego mam bekę. Słyszę Naruszkę, który mówi, nudna jest ta walka, Red, idź te twoje zapasy. I jak złapałem go, nawet złapałem go dobrze, klamrą, dobrze, głowa, zrobił ten krok półtora, te kurde, nie wiem ile, tyle do tyłu, jak rzucił mną, stary, ja nigdy tak nie latałem, nie? Ale moje pytanie kolejne jest takie, następujące. Kto ze z frików, bo, no. O, to tak będzie najbardziej realne. Jak jesteś dalej w fenie tak samo, to kto, powiedzmy, z frików ma najkrócej, kto z frików, nie sportowców, co walczy w frikach, z frików, tak? Kto z frików za rok, za 3, za 5 lat istnieje taka możliwość, że ty powiesz albo powiesz Kubie Borowiczowi, kurwa, dzwoń do niego, bierzemy go na prawdziwą walkę sportową z prawdziwym naprzeciwko... dobrym, kurde, kozakiem. Zresztą nie ma takiego zawodnika. To musiał nie być ma w ogóle? Bardzo młody chłopak, który ma... Ale nie ma żadnego? Nie ma, bo to jest kwestia... A dobra. Najbardziej lepszy freak sportowy to jest Paweł Tyburski. No to ja to samo. No dobrze, ale on też już ma 26 czy 7 lat, nie wiem teraz dokładnie, żeby nie skłamać. Z tego nawet chyba 30. To nawet 30, no to już jest za późno. To on był, mógłby walczyć na poziomie zawodowym, ale byłby tam przeciętniakiem. O tym mówimy, kogoś takiego, że na siłę można by było mu zrobić walkę w kickboxingu z jakimś zawodowcem, nawet by z niejednym mógłby wygrać, ale to już nie będzie topka. To będzie przeciętny nie, ale zawodowy. Nie mówię topka, mówię, wiesz, z takim... dobrym średniakiem, no bo w Polsce jest z tego bardzo dużo zawodników, nie? No tak, ale Paweł też mi się ostatnio przyznał, że on ma bardzo dobrą stójkę, ale w zapasach na przykład lepszy jest od niego jak jego brat, także w MMA już by też mu było ciężko z zawodowcami, to jest straszna przepaść, jeśli chodzi o zawodowca Afryka, także ciężko, no oprócz Tyburskiego to ciężko znaleźć taką osobę, no. No tak, no bo na przykład Wielki But też wydaje mi się, że nic nie trenuje parter. Nie, no coś tam trenuje, no coś tam trenuje, no ale co, no kurde, Wielki Ból, no to wygrywa z frikami, on jest za dobry na frika, a już niestety za słaby na sportowca, no bo w wadze ciężkiej w MMA z dzikami już takimi, no to miałby ciężko, kurde, no. No tylko wiesz, tu nie, że bronię, bo już bardzo nie, lubię już, Wielki już takim Ból. Sianosem, który jest w wadze ciężkim zawodnikiem przeciętnym, to nie jest topka, no. Sianos, nie wiem, czy się w dziesiątce łapie, tak? Wagi ciężkiej w Polsce. Jest takim... No ale z kawał bydlaka. No jest, ale no dobrze, ale nie jest to powiem zawodnikiem. Jest zawodnikiem, który raz wygrywa, który raz przegrywa. No to kurwa nie... ciężko by miał bardzo. No już nie powiem co by było, gdyby taki Wielki Ból miałby się bić, nie wiem, choćby z Michałem Andryszakiem. No to też przejebane. Tylko że wiesz, to jest straszna dysproporcja. Tylko jedna rzecz u ciężkich, że jakby nawet fartem trafiłby na czysto Bu, czy Sianosa, czy ten,
To nawet Mike Tyson mówił. To jest waga ciężka, zawsze no idę, żeby wszystko zmienić, no ale też nie mieszaj mi tego, było do sportu no wiem. Freakowego, może być zajebistym freakiem, a na tle zawodowców to jest przepaść, no kurde, niestety. I to jest przepaść, no, jeśli chodzi o poziom. Czyli nie ma żadnego? Nie. Nie ma. Okej. Okay. Myślałem, że jakiś kurde się znajdzie w tej kurde ten, że no, mówię nawet nie, właśnie no, za parę lat. W MMA dobrze klei, no to można by go było wziąć, ale też byłby przeciętnakiem, no jak już tak się chcemy na siłę kogoś wcisnąć. Tylko no. Ja słyszałem, że on mało trenuje. No ale potencjał ma i no tak. MMA klei dużo, nie? No tak. No więc to na siłę byś go upchnął do jakiejś ten... Generalnie, moim zdaniem, zawodnicy tacy semi-pro, co walczą na fenie, czyli okay. początkujący, to robią prawie każdego freaka na miękko, nie? To jest taka różnica bez dysproporcji, nie? Jak słyszę, że kurwa taki tańcula kurwa aspirował do TKS-u, no to kurwa, to gdzie Rzym, a gdzie Krym, kurde, o czym my w ogóle rozmawiamy, to jest przepaść, nie? No to prawda w sumie, no. A kogo byś widział ze sportowców jeszcze we freakach? Bo wiesz co, ci powiem tego, o co mi chodzi, że trochę parę ich znam osobiście, tak jak ty na pewno też. Ale na przykład pozdrawiam Daniela Omielańczuka. No Daniel super. Uwielbiam jego dowcip i tak dalej, ale wiesz... Ale do freaków się nie nadaje kompletnie. No. Nie, jest stypa. No jest stypa. No, to... Ja rozumiem, że przecież tu nie chodzi, żeby od razu od matek i tak dalej, ale wiesz, takie małe... Smaczki i tak dalej, no wiesz, ale ten. Daniel... To jest sportowiec z krwi kości, były zawodniki UFC. Ale jego wywiady, to on ma ten żart. Nie, no wcześniej jako był sportowiec, co potrafił powiedzieć coś ciekawego i tak dalej. Tutaj on do tego stopnia ma zakodowane, że nie chce tu się skompromitować i tak dalej, żeby mu ktoś po jego pięknej sportowej karierze czegoś nie zarzucił, że on tutaj jest tak naprawdę, no jest... Ja mam wrażenie, że na tej konferencji on jest tam jakby za karę. No, on bazuje na tym, że chce dać dobre sportowe walki, ale sam wie, że w świecie freaków to nie o to chodzi. Ale też znam dobrze i lubię Albert Sosnowski, też nic. No bo nie każdy się do tego nadaje. No. No to właśnie, więc kogo ty byś widział, który by ze sportowców, który może w ogóle nie chce iść i nienawidzi freaków? Widzisz, no tak myślałem kiedyś, że Zadora byłby dobrym freakiem i nawet dostał swego czasu u nas szansę na prime, potem też nawet dobrze mu wyszło, wygrał z kasem, potem na fejmie się bił, no ale moim zdaniem on też się nie sprawdził jednak, nie? Tutaj nie. Nie kupił publiki i tak dalej, pomimo, że jest taki krnący. Wiesz, kto się sprawdził, ale jest ze Stanów, ten Jay Silva. No Jay Silva zajebiście, Norman Park to też jest fajnie. No kurde, on z klapkiem, przecież nie jednego wkurza. O dziwo, kurwa, Michał Pasternak się znalazł dla siebie tak. Niszę we freakach, gdzie on był dla mnie jako sportowiec, był też dla mnie taki zamulony, nieciekawy, nudny, ale odkąd zaczął prowadzić to EBEB, to się troszeczkę zmienił, znalazł jakiś dystans do siebie i się fajnie zaczął sprzedawać w tych freakach, nie? Ale w ogóle cała ta akademia, wydaje mi się, od kiedy... No tam Mirek im zrył na tyle głowy, że wiedzą, że to, żeby hajs się zgadzał, to trzeba troszeczkę przydymić i coś dać z siebie, a nie tylko gadać, że jestem super przygotowany, dam z siebie wszystko i zrobię wszystko, i klatka, żeby jak się zamknie, to... Klatka zweryfikuje, znamy te frazesy, nie? No tak. Mam jednego sportowca, którego chcę wciągnąć do freaków. Na razie nie mogę powiedzieć, którego, ale myślę, że on się tam dobrze sprawdzi. Ja... No ja wiem, za kogo ty trzymasz kciuki. Nie, ja nawet tu nie chcę o tym mówić, no. Bo nie mogę, ale nie, w ogóle o kimś innym myślałem. Ja myślałem... wydaje mi się, bo znamy się, ale nie wiem, nigdy nie gadałem z nim, czy on w ogóle jest zainteresowany. Ale chyba nie, bo wydaje mi się, że już telefon dzwonił do niego. Nawet nie wiem, kto jest jego menadżerem. Gracjan Szadziński. Kurwa mać. Mały Tyson. No, Gracek tak. Gracek. Ja, tylko nie wiem, czy wiesz. Ja wiem, jak Magada prywatnie. Ja wiem, ja go też go znam, bardzo go lubię, szanuję, także... Tylko ale, widzisz, też z kolei... Ale tak. Zobacz, w boksie czy w K1 Gracek z tą jego miną, przecież już połowa by się wystraszyła, tylko jak on ma minę wkurzoną, kurde. Wiesz, o co mi chodzi, kurde. Ma twarz takiego zabójcy, killera. No ma, kurde, no. Nie chciałbym, jakbym nie znał Gracjana, nie chciałbym go spotkać
w nocy, bardzo szybko bym mu komórkę dał oraz portfel. Nie? Zdrowie, mój bałkański bracie. Zdrowie, ty mój, który... Oj, spierdalaj, bo ci jebnę zaraz. Te 20 parę ciosów to ci za mało było? Kurwa, to akurat, nie wiem dlaczego, ale to było śmieszne, kurwa, akurat, no. Poza tym, czekaj, on mówił na ciebie Bułgar też. A Bułgar to Bałkany, kurwa, więc jesteś moim bratem. No właśnie, to mówisz, że bracie. Ale czekaj, dlaczego, bo co było z Bułgarią, co to było? No nie, bo tak, no, z Bogdanem, kurwa, ja byłem tak odcięty po drugiej rundzie i tam gadałem, nie? A mówiłem, że tak, no, że pokazywałem tak, a chciałem walczyć. No to a wiesz, że Bułgarii jest wszystko na odwrót, nie? No tak. Niezwykle. A tak, o to mu chodziło, bułgarski fighter, nie? No. No tak, no. No cóż, no, co ci mam powiedzieć, no. Jacek jest jak jest. Jest złym człowiekiem i tyle. I to jest to, że widzisz, no, pazerność ludzi i zarabianie hajsy jest jednak teraz najważniejsze na świecie, bo... A propos bułgarskiego, bo coś pokażę. Wiesz, że ja umiem mówić biegle, gadam, bo bułgarsko się okazało. Nazwa 21 czasowikania na programu to Zadima. To jeszcze sobie sprawi słowesno zresztą Jacek Stary Fragles Murański. Nie ma dejma miłost. Gledaj tego w kanale na YouTube Prime. Pablo Józwiaków. Widziałeś, jak się napierdziela, nie? Ja pierdolę, no kurde. Nie ma zmiłu się, nie? Ale wiesz, chodzi mi o to, że ja uważam, że... Ej, serio, to też jest błąd Kasiusza i tak dalej, bo walczył, kurde, ile razy walczył? Dwa razy w Prime, tak? Więcej. Więcej, no to przepraszam cię, wszyscy właściciele, matchmakerzy trzech federacji, gdzie walczył, to jest ich wina, przepraszam. Przepraszam, że to co jest? Możesz się nawet obrazić, no. Bo powinni Jacka skancelować, bo to już jest too much, wiesz o co mi chodzi. Zutylizować starą gangrenę, tak? No bo ale szkodliwy, nie, właśnie gadka, że kolejny przyjdzie i mu wpierdoli i tak, i ja go z telewizji, z netu go... Nie, stary, on będzie dalej i dalej. Trzeba byłoby, żeby właściciele trzech federacji się spotkali i powiedzieli, kurwa, stop z Jackiem, już nie dajemy mu zarabiać, kurwa. No myślę, że nikt by nie zbiedniał, kurde, wiesz o co mi chodzi, no. No wiesz, no, na swój sposób jednak on polaryzuje, jest taką postacią, która ale... przy całej mojej niechęci do tej osoby, bo to jest prawdziwa, podła i nędzna kreatura, to jednak muszę przyznać, że polaryzuje i zainteresowanie wzbudza, no żyjemy no dobra, ja mam, ale dobra, gadam teraz pierdoły, to co, ja mam się dogadać z tobą, że za pół roku będę zapierdalał, robimy walkę i ja mam, kurde, wymyślać, że pierdolić takie głupoty, że ja mam papiery na ciebie, że ty 24 lata temu, kurde, służyłeś w wojsku rosyjskim i, kurwa, nazywałeś, wiesz o co mi chodzi, takie pierdoły. A stary Fragles też służył w Legii Cudzoziemskiej. No nie, no, ale dlatego mówię. I tak dalej, że jakaś się mina bojowa pierdolnęła i mu się w deklu pojebało tam. Mina pierdolnęła. A najlepszy był, najlepszy, najlepiej te latryny czyścił podobno w całej kompanii, nie? Ale by to, że mina pierdolnęła i nic mu nawet pół palca nie urwała ta mina, nie? Jest no, cały i ten. Mus uszkodził, jakimś odłamkiem dostał. No kurwa, odłamki to by miał takie dziury, że ten, ale nie, chodzi mi o to, że wiesz, no po prostu, wiesz co, ja tam, przecież też jesteś ze starej szkoły jak ja, po prostu wiesz, no, pomawiać i kurwa, albo nawet jeśli to są pewne rzeczy, co wyciągałem brudy z młodości, jak byłeś młody, każdy robił głupoty, kurwa, wiesz o co mi chodzi? Nie na tym to bazuje, ja mogę, wiesz, tak jak my robiliśmy między sobą, mogę ci jechać za to dla beki, za to ty możesz mi jechać, że jestem grubaskiem, że w sumie biegam, ale nie biegam, ale wiesz, no ja uważam, że on powinien być skancelowany, nie jak się to mówi, po prostu umawia się Prime z Cloutem i z Fame'em, dobra, od połowy tego roku Jacek już kurwa nie walczy i koniec, kurwa. No, pomyślimy nad tym, jak stoczy z nim ten trzeci pojedynek i go, kurde, mocno rozbije, żeby sobie nie chodził i nie pierdolił głupot, że... Bo on a gdzie to będzie? W Prime czy gdzie? W Prime, no, bo w jego podświadomości on wierzy w to, że ze mną wygrał, także jak już to zrobimy, to już nie będzie do niczego potrzebne, nie? No dobrze, no jak tak uważasz, to wierzę w ciebie. Życzę ci... wygraną z
Tapczanem. Tapczanem. Ja mówię do niego Japczan, bo to jest tak jak z Darulew. Ja tam... Ale poczekaj, ale Tapczan to nie jest obraźliwe. Po prostu mi się jego ksywa mi się kojarzy z słowem Tapczan i to jest... Ja tak no wiem, ale... Ja, to wiesz, to tak Dark, jak... Darka ty obrażasz w jakiś stopniu, ja go nie obrażam. Dlaczego? No bo to nazywanie kogoś wagina coś tam, no to jednak jest takie obraźliwe. No, ja, no nie, to jest, ja słowo, mówię, to jest słowo, to jest słowo z, jak się mówi, z słownika. Wagina jest no tak dobra, jakby Darek jestem ucho. Jakiś stopniu obraźliwa, ja mówię nie na Japczana Tapczan, według mnie ja nie mówię, żeby go obrazić, bo po prostu tak dla beki se gadam. Dobra, to Darek Siurdolek może być na przykład już? Dobra. Czy to jest obrażające? Trochę tak, no trochę no tak, no. A Darek Siusiak, jak ostatni? No Redziu, no nie podpuszczajmy, to wiemy jak jest. No. Ja Darka lubię, do Tapczana też nic nie mam, że tak mówi na niego, to mówię to bardziej dla beki. I tak. Ja nie życzę, będę to na siłę tworzył konfliktu, bo konfliktu z nim nie mam, po prostu jest sportowa rywalizacja i tyle. Nie? Ja ci życzę wygranej. Może się przyjadę do Gorzowa i dawaj, spadnę. Zapraszamy. W ogóle... No z tej konferencji ja powinien być współprowadzący z królem Gacją. Popracujemy nad tym, Radziu. Naprawdę, kurde. Już przy... Ja wiem, że ty ja, tam czujesz jak ryba w wodzie. Jak już Marcoń wtedy robił porządek, ja tam powinien też być i tak dalej. Ale o co chodzi? Ja widzisz, gadam szczerze, mogą się ludzie zgadzać, nie zgadzać, przecież są gusta i guściki. Życzę wszystkiego najlepszego. To, że mi wpierdoliłeś, to nie przez to, że ci gratuluję, że... Nie, w wieku wiadomo. 49 lat, 10 walk w półtora roku, tak jak mówię, nawet profesjonalni fajterzy nie robią tego. Ja biegam co dwa tygodnie, ja patrzę na twoje Insta, ty trenujesz codziennie, więc turbo szacun. I co? Możecie ci wszystkiego najlepszego, my i tak się będziemy widzieć i gadać i tak dziękuję dalej. Dziękuję bardzo, cieszę jest, się. Mów. Ja się cieszę bardzo, że wróciłeś z podcastem Czerwona Kartka, bo to jesteś tu właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Ja tu kibicuję temu projektowi i zawsze chętnie tutaj padnę. A ja chciałem tylko powiedzieć, że o tej osobie, o której wiesz, to będę ci akurat truł dupę, bo uważam, że... Dobrze, ale ja jestem za, zespół jest wdrożony i prędzej czy później to się wydarzy. Myślę, że prędzej niż później. Super. To był Paweł Jóźwiak. Tak jest. Jestem Rayleigh de Fred. A, i jak zawsze umyjcie zęby przed spaniem, bo jedzie wam z gęby. Kupcie Aqua Fresh. Yo! Tak jest. Ja dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. A wam, kurwa, hejterzy, co mi, kurwa, ciśniecie, wszystkim mówię, że może, kurwa, teraz upadłem, ale, kurwa, nie poddam się i wrócę. Pozdrawiam, Piona. Os.